Polskie województwa nowelizują swoje uchwały prorodzinne, tak aby zadowolić Komisję Europejską. Ta zarzuca lokalnym władzom dyskryminację środowisk LGBT i grozi zamrożeniem środków z unijnych funduszy. W lipcu Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce procedurę dotyczącą rzekomego tworzenia stref wolnych od LGBT. Kłamliwe informacje rozsiewała opozycja, przypomina wiceprezes Instytutu Ordo Iuris dr Tymoteusz Zych. Że w Polsce są restauracje, zakłady fryzjerskie, gdzie nie wpuszcza się osób, które posiadają inne skłonności seksualne. To są rzeczy oczywiście całkowicie niepoważne. Komisja Europejska skierowała listy do regionów, które przyjęły uchwały broniące tradycyjnej rodziny. Według komisji uchwały dyskryminują osoby homoseksualne, dlatego trzeba je wycofać. Zagroziła wstrzymaniem środków unijnych. Wczoraj radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zdecydowali o przyjęciu nowej uchwały. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Samorząd będzie się sprzeciwiać wszystkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, religię, światopogląd lub orientację. Moc straciła dotychczasowa uchwała w sprawie sprzeciwu wobec ideologii LGBT. Sejmik Województwa Małopolskiego zajmie się nowelizacją swojej deklaracji 27 września. Znikną z niej zapisy, których nie akceptuje Komisja Europejska. Podobne działania w najbliższym czasie podjąć chce Sejmik Województwa Lubelskiego. Zmiany obserwuje Komisja Europejska. Widzimy ruch w dobrą stronę i oczekujemy, że inne regiony pójdą w tym samym kierunku. Opozycja nie ma wątpliwości, że uchwały w ogóle nie powinny powstać. Głupie uchwały, niepotrzebne, które naraziły mieszkańców tych regionów na znaczne straty finansowe. Są uchwałami, które dyskryminują grupę obywateli, obywatelek, mieszkańców naszych województw. Do zmiany uchwał zachęcał w specjalnym liście do samorządowców wiceminister funduszy Waldemar Buda. Zaapelował o weryfikację treści uchwał i modyfikacje zapisów mogących stać się przedmiotem nadinterpretacji. Sugeruje, że w ramach wydatkowania środków, pozyskiwania środków europejskich nie ma mowy o żadnej dyskryminacji. Rzecznik rządu Piotr Miller przekonuje, że rząd nie narzuca zmian w uchwałach. Intencją uchwały w żaden sposób nie były kwestie dyskryminacyjne, lecz promocji wartości rodzinnych. Ale niestety w obecnych czasach często pewne wyrażenia są przekręcane. Sugestie ze strony rządu nie są zaskoczeniem, mówi politolog dr Tomasz Teluk. Widać, że tutaj rząd ulega tej presji i powoli wycofuje się z wszystkich takich kontrowersyjnych zapisów, aby tylko przebudować się Brukseli. Eksperci zwracają uwagę, że lista spraw w Polsce, które nie podobają się unijnym urzędnikom, stale się poszerza. Niewykluczone, że rząd chce zamknąć część otwartych frontów. Profesor Zdzisław Winnicki nie ma wątpliwości, że na przykład dalsza reforma sądownictwa będzie przez Zjednoczoną Prawicę mocno przemyślana. Sformułować zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych, by nie były podstawą do restrykcji. Uchwały przyjęte przez kilkadziesiąt polskich samorządów są potrzebne, mówi dr Tymoteusz Zych. Nie tylko Polska musi się bronić przed naciskami ideologicznymi. Konstytucyjna ochrona małżeństwa została przyjęta w 7 krajach członkowskich Unii Europejskiej, a sama ustawowa definicja małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny występuje w 13 spośród 27 państw członkowskich. Jak pokazuje historia Kraśnika, zmiany w uchwałach niekoniecznie przekonają unijnych urzędników. Miasto, pomimo że wycofało się z deklaracji anty-LGBT, nie otrzymało dofinansowania z funduszy norweskich 39 milionów złotych.